Rozmowa dnia. Gościem Sygnału Dnia Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Panie premierze, Marcin W., były wspólnik Marka Falenty, tego restauratora od afery podsłuchowej. Najpierw oskarżenie w tych zeznaniach odtajnionych przez prokuraturę krajową wobec PiS-u co do wykorzystania taśm sprzedanych jakoby wcześniej Rosjanom. Teraz z kolei w tych odtajnionych wczoraj zeznaniach oskarżenie wobec syna Donalda Tuska. Jak pan ocenia wiarygodność Marcina W.? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Donald Tusk pewnie zadzwonił i stwierdził: Houston, mamy problem. No bo jednego dnia mówi, że to są wiarygodne zeznania i na podstawie tych zeznań buduje całą akcję polityczną atakującą rząd, atakującą Prawo i Sprawiedliwość, a potem następnego dnia milczy. Media zresztą, które wspierają Donalda Tuska i opozycję, też milczą. Wszyscy nabrali wody w usta. Ale powiedział pan, że Donald Tusk zadzwonił. To do kogo? No, pewnie do swoich mocodawców. Gdzie są ci jego mocodawcy? No to spójrzmy na zachód. Tam są jego mocodawcy. Albo może oni już zdecydowali, że no Donald Tusk jest na tyle skompromitowany, że już nic z tej akcji nie będzie. Żadnego sukcesu nie odniosą. Ale sprawa jest oczywiście poważna, bo świadczy przede wszystkim, jest to autokompromitacja Donalda Tuska, to niewątpliwie, a druga sprawa pokazuje media w Polsce, media propolskie, jakim jest Jedynka, takim jest medium, które pokazują całą sytuację, no i media takie, które są związane z opozycją, które zamilkły wtedy, kiedy pan minister Zbigniew Ziobro ujawnił całość zeznań. Ale to ocenia pan, że Donald Tusk, no tak doświadczony polityk, były premier, uderzył na oślep? No właśnie, dobre pytanie. Niewątpliwie świadczy to albo o braku kwalifikacji przez Donalda Tuska, albo o tym, że został wprowadzony w błąd przez te media, które go tak wspierają. No niewątpliwie mamy do czynienia z kompromitacją lidera opozycji, a więc cieszy się bardzo ten, który jest kreowany na następcę Donalda Tuska. To taki człowiek, który wcześniej był dziennikarzem TVN-u. No myślę, że on zaciera ręce z radości. Panie premierze, to jeszcze zapytam. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, pytany o to, dlaczego wobec takich oskarżeń formułowanych przez Marcina W. prokuratura nie podejmuje dalszych czynności. Powiedział, że ma pełne zaufanie do prokuratury. No i że właśnie gdyby było coś na rzeczy, no to już dawno prokuratura by przesłuchiwała na przykład syna Donalda Tuska. Trzeba też pamiętać o postępowaniu prokuratorskim. Zarzuty są stawiane na ostatnim etapie postępowania. Myślę, że pan minister Zbigniew Ziobro uczynił bardzo słusznie, kiedy zdjął klauzulę niejawności z tych zeznań. Opinia publiczna może się z nimi zapoznać i wyrobić sobie zdanie na ten temat. No i jeszcze jeden element taki. Przypominają się zachowania z czasów KLD. Donald Tusk był liderem KLD. Te reklamówki pełne pieniędzy. Zresztą mówił o tym Paweł Piskorski, a więc jeden z liderów partii, byłej partii Donalda Tuska. Nic się nie zmieniło, jak się okazuje. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. Panie premierze, sprawy militarne, sprawy zamówień z Korei Południowej, ale zapytam najpierw o taką kwestię żywo komentowaną, także w polskich mediach powoływały się polskie media na agencje koreańskie, Korei Południowej oczywiście, między innymi YouHap, taka znana tam agencja, że pana lot do Korei Południowej został odwołany z uwagi na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Chiny. Był problem natury technicznej związany z samolotem, ale to jest na marginesie całego tego wydarzenia, wielkiego wydarzenia, ważnego wydarzenia, bo najważniejsze jest to, że jeszcze w tym roku 24 armatochaubice K9 będą w Polsce, 10 czołgów K2 będzie w Polsce, bo właśnie wczoraj wyruszyły w podróż do Polski, są transportowane już
do naszego kraju. No i wczoraj podpisaliśmy umowę w sprawie pozyskania dla Polski 288 wyrzutni Chunmu. To są koreańskie odpowiedniki HIMARS-ów, a HIMARS-y są takie bardzo sławne ze względu na to, że w rękach Ukraińców bardzo skutecznie zatrzymują ofensywę rosyjską, a więc wyposażenie Wojska Polskiego w taką broń, w broń artyleryjską o dalekim zasięgu jest niewątpliwie skokiem, jeżeli chodzi o zdolności Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o możliwości obrony, skutecznej obrony Wojska Polskiego. To jest przełom. To jest przełom w wyposażeniu Wojska Polskiego. Panie premierze, tych czołgów K2 ma być 1000, haubic samobieżnych K9 blisko 700. W przypadku czołgów pojawia się taki zarzut ze strony opozycji, że no właśnie Abramsy, teraz K2 i jeszcze te poradzieckie T-72. Co z kompatybilnością, że nawet 4 rodzaje czołgów mogą być w polskiej armii? To bardzo dobrze, dlatego że będziemy mieli dywersyfikację, więc zróżnicowanie, jeśli chodzi o części zamienne, jeśli chodzi o możliwości współpracy, utrzymania. One są kompatybilne ze względu na to, że sprzęt koreański jest bardzo zbliżony do sprzętu amerykańskiego. HIMARS-y i Chunmu są bardzo do siebie zbliżone. To jest naprawdę praktycznie to samo. W przypadku czołgów Abramsy będą na wyposażeniu 18. Dywizji Zmechanizowanej, Żelaznej Dywizji. Są to cięższe czołgi niż K2. K2 będą na wyposażeniu 16. Dywizji Zmechanizowanej, a więc tej, która operuje w województwie warmińsko-mazurskim. Wiadomo, jakie jest ukształtowanie terenu w tym województwie, a więc te czołgi są dostosowane do miejsca, w którym będą operować. Są dostosowane, ten sprzęt jest dostosowany do warunków również geograficznych. A to jest bardzo dobry sprzęt, to jest sprzęt sprawdzony. Podkreślam, że Korea od 1950 roku jest na wojnie. W związku z tym Korea produkuje taki sprzęt, który gwarantuje odstraszanie przeciwnika. Naszym zadaniem jest takie wzmocnienie Wojska Polskiego, żeby agresor do Polski nie wszedł, żeby agresor Polski nie zaatakował. Jaki jest dalszy harmonogram? No bo na razie to jest 10 czołgów, jak pan powiedział, 24 samobieżne haubice, no ale to są zamówienia, tak jak mówiłem, tutaj 1700. Jaki jest harmonogram dostarczania do polskich sił zbrojnych tego sprzętu? W tym harmonogramie najważniejszy jest rok bieżący i rok przyszły, dlatego że my gwałtownie wzmacniamy Wojsko Polskie po latach zaniedbań. Tak, bo przecież do 2015 roku koalicja PO-PSL likwidowała jednostki wojskowe. Od 2015 roku, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, kiedy prezydentem jest pan Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wzmacniamy Wojsko Polskie. To wzmocnienie było uzależnione od możliwości finansowych. W związku z tym w 2018 roku podpisałem umowę na 2 baterie Patriotów, w 2019 na 1 dywizjon HIMARS-ów, w 2020 na 2 eskadry F-35. Teraz ze względu na ustawę o obronie ojczyzny możliwości finansowe mamy większe, stąd i skala zamówień. Panie premierze, większa. To do tych zamówień jeszcze wrócimy, ale jedno pytanie. Putin ogłosił stan wojenny. Także z kolei Ben Wallace, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, został w trybie pilnym podobno wezwany do Stanów Zjednoczonych. To wszystko ma być związane z groźbą użycia broni atomowej przez Putina. Czy pan ma też takie informacje? W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w formacie ministrów obrony. Rozmawialiśmy na temat zagrożeń. No oczywiście wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co dzieje się za wschodnią polską granicą, ale chcę podkreślić, że na przykład rozpoczęło się w poniedziałek ćwiczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego pod kryptonimem Steadfast Noon, które jest związane z przygotowaniem zdolności nuklearnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc w tym ćwiczeniu biorą udział państwa, które dysponują bronią nuklearną w NATO, ale także państwa sojusznicze, na przykład polskie F-16, także w tym ćwiczeniu biorą udział. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jest gościem Sygnału Dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki.
Panie premierze, to jeszcze pytanie w kontekście programu Nuclear Sharing, czyli tego dzielenia się, czy rozpościerania parasola atomowego Stanów Zjednoczonych na poszczególne kraje europejskie znaczące dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Gazety Polskiej otworzył ten temat, powiedział o tym, że temat w rozmowach jest poruszany, ale potem było takie stanowcze dementi Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Czy pan w jakichś rozmowach na ten temat uczestniczy? Podczas ostatniego posiedzenia NATO była sesja związana właśnie z odstraszaniem nuklearnym. Te rozmowy oczywiście się toczą. Jeżeli chodzi o możliwości dołączenia Polski do programu, no one są ograniczone. Rzeczywiście one są ograniczone. Ale a do czego są ograniczone? Stany Zjednoczone traktują nas chyba teraz jako kraj frontowy, jako partnera strategicznego. Myślę, że ze względu globalnego ujęcia sprawy, dlatego że to otwierałoby ścieżkę do tego, żeby inne państwa, również te, które nie są w Sojuszu Północnoatlantyckim, korzystały z okazji, żeby doprowadzić do zwiększenia liczby państw, które posiadają broń nuklearną. Ale Polska ma jednak to szczególne położenie i wojna na Ukrainie w ogóle zmieniła geopolitykę światową, można powiedzieć. Polska nie jest krajem o takim położeniu jak na przykład Portugalia czy Hiszpania. To prawda, jeżeli do tego dodamy jeszcze podejście polskich władz, takie, które wzmacnia Wojsko Polskie, w odróżnieniu od tych władz, które rządziły Polską do 2015 roku, które likwidowały jednostki, które zmniejszały siłę Wojska Polskiego. Tak, oczywiście, my inwestujemy ponad 2% PKB przeznaczamy na obronność. W przyszłym roku już to będzie ponad 3%. Wyposażamy wojsko w nowoczesny sprzęt. To jest proces. Ja sądzę, że dzięki właśnie skoncentrowaniu się na sprawach obronności, po pierwsze, Polska jest bezpieczna, po drugie, wzrasta też pozycja i status Polski na arenie międzynarodowej. I konsekwentnie Prawo i Sprawiedliwość takie działania prowadzi. Ale pan ma dobre relacje z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. Czy kiedykolwiek na agendzie tych rozmów, takich dwustronnych, kiedy pan sam rozmawia, rozmawiał pan o tej kwestii nuclear sharing? Rozmawialiśmy o wszystkich sprawach, o całym katalogu spraw. Ze względu na wrażliwość tej kwestii to uchylę się od odpowiedzi. Natomiast niewątpliwie Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i w ciągu ostatnich lat dużo zrobiliśmy. Na przykład stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To jest też taki przełom. Powiedziałbym, że to jest przełom mentalny, bo wcześniej mówiono, że ze względu na ten układ Rosja-NATO, obecność stała wojsk amerykańskich w Polsce jest niemożliwa. Ja od początku, kiedy zostałem ministrem obrony narodowej, podczas spotkań, rozmów pokazywałem, że to Rosja wypowiedziała umowę Rosja-NATO właśnie i że to Rosja tą umowę złamała. W związku z tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest bardzo ważnym argumentem pokazującym, że cały system odstraszania NATO funkcjonuje. Panie premierze, to jeszcze zapytam, bo były już premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oferował Polsce, o tym pisały między innymi brytyjskie media, sprzedaż Polsce czołgów Challenger 2 w miejsce tych poradzieckich T-72. Czy nowa premier Wielkiej Brytanii ponowiła tę ofertę? Czy pan byłby zainteresowany? Ja rozmawiałem na ten temat z Benem Wallace'em, sekretarzem obrony, i kompania czołgów brytyjskich Challenger jest w Polsce razem z ta oferta była większa. Tak, razem z naszymi czołgistami i ćwiczą czołgiści brytyjscy. My skoncentrowaliśmy się na obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W związku z tym mamy inni, na przykład Niemcy dopiero planują, dopiero podpisują takie stanowiska, w których planują stworzenie całego systemu
Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej. My we współpracy z Brytyjczykami już mamy małą Narew. Mała Narew to jest odpowiednik brytyjskiego Sky Saber. To jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa krótkiego zasięgu. Ona jest skomponowana razem z Patriotami, dlatego że mamy system zarządzania. On się nazywa IBCS. Kupiliśmy razem z dwoma bateriami Patriotów. To jest najnowocześniejszy system zarządzania. Taki system posiadają Stany Zjednoczone i Polska. A więc, kiedy dołączymy do tego, jest pierwsza warstwa, to są te nasze pioruny. Druga warstwa to jest właśnie Sky Saber, czyli Narew, mała Narew. Trzecia warstwa to jest Wisła i Patrioty. Mamy jeszcze przecież w Redzikowie również system amerykański. To wszystko powoduje, że możemy powiedzieć, że polskie niebo nad Polską jest bezpieczne. Panie premierze, to jeszcze wrócę do tych wieloprowadnicowych wyrzutni z Korei, Chunmu. Jakie jest znaczenie, gdyby była taka potrzeba użycia tych wyrzutni, jakie jest znaczenie dla polskich sił zbrojnych? Kluczowe ze względu na fakt skuteczności tej broni w wojnie na Ukrainie, że Ukraińcy, dysponując HIMARS-ami, czyli bardzo zbliżoną bronią, skutecznie odpierają ataki rosyjskie. Widzimy, że na dzisiejszym polu walki artyleria odgrywa kluczową rolę, więc to jest broń, która z całą pewnością wzmacnia i to w dużej skali wzmacnia zdolności obronne wojska polskiego. To jeszcze zapytam o głosy takich osób jak główny doradca ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050, generała Różańskiego, który mówi, że no trudno krytykować nawet te zamówienia ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei, bo to jest sprzęt dobry, ale mówi tak, nie wiemy jakie są zobowiązania, perspektywy, sposoby płatności i powiem to z pewną odwagą, ale niektóre z tych umów trzeba będzie anulować. Jakby pan odpowiedział, szczególnie pytam o te perspektywy, sposoby płatności, brak harmonogramu. Dobrze, że ten człowiek nie jest już czynnym dowódcą w Wojsku Polskim, a oczywiście za czasów koalicji PO-PSL wicepremier, minister finansów Rostowski mówił, że pieniędzy, bo tak mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. Okazało się, że można doprowadzić do tego, że pieniądze są w budżecie, nie są rozkradane, nie znikają gdzieś w jakichś czeluściach, nie wiadomo jakich. No tutaj z kolei, tu jeszcze wejdę panu w słowo, ale Janusz Zemke, z kolei były wiceminister obrony narodowej związany z innym ugrupowaniem, z SLD, mówi wprost, że państwa nie będzie stać finansowo na spełnienie tych wszystkich zobowiązań związanych z zamówieniami dla polskiej armii. Czyli mówi, że państwa polskiego nie będzie stać na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo państwu polskiemu. No to tak trzeba to odczytywać. Nie, stać państwo polskie na to, żeby Polska była bezpieczna, a warunkiem rozwoju Polski jest bezpieczeństwo. Jeśli Polska nie będzie bezpieczna, to nie będzie się rozwijać. Zresztą, kiedy słucham takich wypowiedzi, to myślę sobie, że Kreml jest bardzo zadowolony, kiedy ci ludzie tak mówią. Zresztą można podejrzewać, że to była metoda, żeby zapewnić Moskwie wciąż kontrolę, no to należało osłabić Wojsko Polskie. I oni osłabiali Wojsko Polskie. Osłabiali zarówno ci z PO, z PSL-u, jak i ci z SLD też, bo likwidowali również oni jednostki wojskowe. Panie premierze, to jeszcze na koniec jedna kwestia, zupełnie inny aspekt, relacje polsko-niemieckie. Brytyjski The Spectator, powołując się na profesora prawa z Uniwersytetu Swansea, Andrew Tenenborna, pisze o tym, że Polska mogłaby się tak dogadać z Niemcami w kontekście tego żądania rządu polskiego co do reparacji. Powiedział tak, cytowany przez ten brytyjski periodyk, że Niemcy zaproponują odkupienie roszczeń Polsce za kilka miliardów, to nie było sprecyzowane, no, ale można domniemywać euro, i za odprężenie w relacjach z Brukselą. Czy to byłaby taka cena, którą warto by było, którą pan by na przykład akceptował? Przede wszystkim chodzi o sprawiedliwość i zadośćuczynienie za zbrodnie, których dokonali Niemcy w czasie II wojny światowej. Okupacja niemiecka była okrutna.
tak jak okupacja rosyjska, sowiecka. Zresztą posługiwali się tymi samymi metodami. Z jednej strony Katyń jako miejsce zbrodni sowieckiej, rosyjskiej, z drugiej Palmiry jako miejsce zbrodni niemieckiej. Współpracowali z sobą do 1941 roku, współpracowali na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, doprowadzili do rozbioru Polski, ale też podziału wpływów w Europie, w naszej części Europy, w części tej, w której mieszkamy. Więc trzeba sprawę postawić jasno. Zadośćuczynienie jest warunkiem pojednania. Nie może być pojednania. Takie pojednanie nie będzie trwałe, kiedy będzie oparte na kłamstwie, kiedy ale będzie oparte... Kilka miliardów euro i odprężenie w relacjach z Brukselą, to by było takie zadośćuczynienie do zaakceptowania? Zadośćuczynienie, warunki zostały przedstawione w nocie dyplomatycznej. Czyli to taka jest oferta oficjalny, dla pana byłaby nie do przyjęcia. To jest oficjalny dokument, nota dyplomatyczna przedstawiona przez polskiego ministra spraw zagranicznych, przez ministra Zbigniewa Raua. To są wyliczenia dotyczące strat materialnych, jakie Polska poniosła. To jest fakt, że Niemcy burzyli Polskę, chociażby po powstaniu warszawskim. Przecież oni burzyli to, co zostało. Te budynki, Pałac Saski został zburzony przecież już po powstaniu, po zakończeniu powstania warszawskiego. Bardzo dziękuję. Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.